Kontynuujemy dzisiaj rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Opierając się na Ewangelii Mateusza 28 rozdziale, wiersz 20, gdzie w wielkim posłaniu Jezus powiedział: czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczajcie je czynić to wszystko, co wam przykazałem i czego nauczyłem. Tak jak już powiedziałem na wcześniejszych wykładach, ta druga część Wielkiego Posłania jest zaniedbana. Pierwsza część Wielkiego Posłania z Ewangelii Marka 16:15 jest realizowana przez większą liczbę chrześcijan niż ta druga część. I gdy myślimy o tym wyrażeniu wszystko, co wam nakazałem, to mówimy o wielu tematach. To obejmuje ogromny zakres rzeczy, które przede wszystkim mamy czynić w naszym własnym życiu, a następnie nauczać ich ludzi wokół nas. W innym wypadku to wielkie posłanie nie jest zrealizowane. Jezus był cieślą przez pierwszą część swego życia, aż do 30 roku życia, i chciałbym posłużyć się ilustracją z warsztatu ciesielskiego. Wyobraźmy sobie Jezusa jako głównego cieślę i otrzymuje zamówienie na 100 stołów, które mają być wykonane. Jezus zatrudnia kolejnych 10 cieśli i 9 z nich poświęca cały swój czas na robienie nóg do tych stołów. Oczywiście nogi są bardzo ważne. Nie można mieć stołu bez nóg. I po kilku tygodniach mamy mnóstwo nóg, a tylko jeden z tych cieśli wykonuje blaty. I okazuje się, że mamy wielką rozbieżność między liczbą wykonanych nóg a blatów. I w rezultacie mamy tylko kilka całych stołów. Możemy mieć setki nóg, ale w rezultacie tylko 3 albo 4 stoły. I gdybyś ty został teraz zatrudniony, aby pracować jako cieśla w tym warsztacie, to z czym byś się zajął? Albo co Pan by ci powiedział, żebyś robił? Myślę, żeby powiedział: zapomnij o nogach i zajmij się robieniem blatów, tak abyśmy mieli całe stoły. To jest ilustracja tego, co dzieje się dzisiaj w Kościele. Wielu ludzi jest nawracanych i chwała Panu za to. Wielu udaje się do nowych miejsc, gdzie jeszcze nie słyszano Ewangelii. Czynią to z oddaniem, niektórzy nawet poświęcają życie, głosząc Ewangelię. Szanujemy ich, doceniamy ich i wierzę, że ich nagroda będzie wielka. Wypełniają swoje powołanie, ale są inne części ciała, którzy powinni kontynuować tę pracę i ją dokończyć. I to jest druga część tego wielkiego posłania, aby ci nawróceni stali się uczniami i zostali nauczeni każdej jednej rzeczy, którą Jezus nakazał. Czy to jest coś, co możemy zignorować? Na przykład Jezus powiedział, że żaden człowiek nie może służyć dwom panom. Powiedział to w kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w wierszu 24. Nikt nie może służyć dwom panom. Ci dwaj panowie to nie Bóg i szatan. Wiem, że szatan jest panem wielu ludzi, ale nie o nim tutaj Jezus mówi. Ponieważ żaden chrześcijanin nie wierzy, że może służyć Bogu i szatanowi. I nikt nie próbuje tego robić. Żaden chrześcijanin tego nie robi. Ale dwóch panów, o których Jezus tutaj mówi, to Bóg i Mamona. Mamona oznacza pieniądze, materialne bogactwo, materialne dobra, posiadłości, papiery wartościowe, domy, ziemie, samochody i tym podobne. Jezus mówi, że nie możemy służyć jednemu i drugiemu, ale wielu chrześcijan uważa, że może służyć Bogu i materialnemu bogactwu. Natomiast Jezus mówi, że musimy mieć radykalną postawę wobec jednego i drugiego.
drugiego. Komu chcemy służyć? Jezus mówi, że jednego musimy nienawidzieć, a kochać drugiego, albo trzymać się jednego i gardzić drugim. I jak myślicie, jak wielu chrześcijan rozumie, na czym polega trzymanie się Boga i gardzi i nienawidzi pieniędzy i chce używać pieniędzy jak sługi, ale nie pozwolę, by mną władały. Czy sądzimy, że wszyscy nawróceni podczas ewangelizacji przychodzą do takiego miejsca? Albo Jezus też mówi o wydłubaniu sobie oka, jeśli nas gorszy, i prowadzi nas do pożądliwości, patrząc na kobietę. Wiersz 29. Ilu chrześcijan w ogóle zostało tego nauczonych? Ilu kaznodziei jest w stanie prowadzić takie życie, zanim będzie tego nauczać? I tu widzimy, jak te stoły nie są w pełni wykonane. Praca związana z wypełnieniem wielkiego posłania nie zostaje w pełni wykonana. Dlatego przyglądamy się tej zaniedbanej części wielkiego posłania. Wszystko, czego Jezus nauczał. Przyglądaliśmy się kuszeniu Jezusa, gdzie czytamy Jego pierwsze zapisane słowa, które Jezus wypowiedział po swoim chrzcie i namaszczeniu Duchem Świętym. Przyglądaliśmy się Jego pierwszym słowom, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I Jego kolejnym słowom, w których Jezus koryguje niewłaściwie zacytowany fragment słowa przez diabła, odnosząc się do innego zapisanego słowa, mówiąc, jest także napisane. Mateusza 4,7. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. A dzisiaj przyjrzymy się trzeciej wypowiedzi Jezusa, kiedy szatan chciał, aby Jezus mu się pokłonił. Szatan mówi, przyszedłeś przecież odzyskać te wszystkie królestwa dla Boga. Pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata w jednej chwili i mówi, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w paralelnym fragmencie, szatan mówi, one wszystkie zostały mi dane i należą do mnie, ale dam ci je. W jaki sposób je szatan otrzymał? Adam mu je wszystkie przekazał. W ogrodzie Eden. Bóg dał Adamowi autorytet, władzę nad wszystkim, co było na ziemi. Ale kiedy Adam pokłonił się przed szatanem i zrobił to, do czego szatan go namawiał, przekazał to, co Bóg mu dał szatanowi. I od tamtego dnia szatan jest tego właścicielem. I szatan mówi do Jezusa, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Tego zawsze szatan pragnął. To jest właśnie powód, dla którego stał się diabłem, bo był pięknym aniołem, najwyższym aniołem, pełnym mądrości. Miał najwyższą pozycję w całym wszechświecie, długo przed stworzeniem człowieka. Możemy przeczytać jego historię w księdze Izajasza w 14 rozdziale i w księdze Ezechiela w 28 rozdziale. Nie znamy jego imienia, jest nazywany gwiazdą poranną w księdze Izajasza 14, co jest tłumaczone jako Lucyfer po łacinie albo w innym języku i to imię do niego przylgnęło, ale to nie jest jego imię. Nie znamy jego imienia, ale ten zwierzchnik aniołów chciał, aby aniołowie wielbiły nie Boga, ale by wielbiły Jego. O tym czytamy w Izajasza 14 rozdziale. Powiedział, stanę się jak Bóg. Pamiętajmy, że to jest opis początku grzechu, gdy ktoś chciał uwielbienia, gdy ktoś chciał zbuntować się przeciwko Bogu, kiedy czyjeś serce wzbiło się w pychę i chciałby aniołowie podziwiali go. To jest początek grzechu. Pierwszy grzech we wszechświecie to nie było morderstwo ani cudzołóstwo, ale było to pragnienie bycia uwielbianym przez inne istoty. I jeśli masz to pragnienie, kimkolwiek byś nie był, nawet jeśli nazywasz się kaznodzieją czy chrześcijaninem, chcesz, aby ludzie podziwiali ciebie, a nie Chrystusa. Idziesz ścieżką, po której szedł szatan. I to jest niebezpieczna ścieżka, ponieważ prowadzi do piekła. I to właśnie widzimy, że to się z nim stało. Został wyrzucony z nieba, ale próbuje znowu. W wierszu 9 mówi do Jezusa, oddaj mi pokłon i uczcij mnie. A Jezus mówi, idź precz, szatanie. Mateusza 4,10. Jest bowiem napisane, Panu, swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Jest tylko jedna osoba, którą mamy wielbić. Możemy popełnić wielki błąd,
on, wielbiąc cudowne stworzenia i sługi Boże. Czytamy w Księdze Objawienia, że nawet wielki apostoł Jan popełnił ten błąd. Zobaczył tego cudownego anioła i upadł, bym oddać mu pokłon. Objawienie, 22 rozdział, wiersz 8. Gdy Jan zobaczył to wszystko, co zostało mu pokazane, mówi, gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał. Wyobraźcie sobie apostoła Jana, który miał 95 lat, znał Pana przez tak wiele lat, a jednak zrobił ten błąd, podziwiając tego wielkiego sługę Bożego. Każdy z nas może zrobić ten błąd. Podziwiając wielkich sług Bożych do tego stopnia, że nasz kontakt z samym Bogiem zostaje zmącony przez tego sługę. Kiedy jakiś kaznodzieja czy pastor stara się być kolejnym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, musimy być bardzo ostrożni. Starotestamentowi prorocy komunikowali Bożą wolę ludziom, ale w Nowym Przymierzu jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. To jest Pan Jezus Chrystus. Nie potrzebujemy ani pastora, ani kaznodziei, ani wielkiego męża Bożego, żeby był kolejnym pośrednikiem pomiędzy Chrystusem i wami. Nie potrzebujemy ani Marii, ani kogokolwiek innego. Możesz udać się bezpośrednio do Jezusa, a przez Niego do Ojca. Ale możemy popełnić błąd, tak jak Jan zrobił błąd. Ale tutaj widzimy wierność tego wielkiego anioła. On mówi, nie rób tego. Gdzie są kaznodzieje i pastorzy i przywódcy chrześcijańscy, którzy nie pozwalają innym chrześcijanom być zależnym od siebie, którzy odsuną ich od siebie i powiedzą, nie przyczepiajcie się do mnie, ale bądźcie połączeni z Chrystusem. To jest prawdziwy sługa Boży, którego możemy naśladować bez bojaźni. Ten, który nie pozwala wam uzależnić się od siebie, który nie będzie za was szukał woli Bożej dla was, ale powie, Bóg jest waszym Ojcem. Idźcie do Niego bezpośrednio. On pokaże wam swoją wolę, gdyż taka jest obietnica nowego przymierza. W liście do Hebrajczyków, 8 rozdziale, wiersz 11 mówi, nikt nie będzie uczył swego bliźniego, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego, co oznacza tego, który dopiero się na nowo narodził, dziecko w Chrystusie, aż do największego, najpotężniejszego sługi Bożego. Wszyscy mogą znać Boga osobiście. I tak mówi ten anioł, nie czci mnie, jestem tylko sługą twoich braci. Jestem współsługą, a ty masz wielbić Boga. I to samo mówi tu Jezus w Ewangelii Mateusza 4:10. Nowy Testament niejako zaczyna się od tego wyrażenia Panu swemu Bogu jedynie będziesz oddawał pokłon. I kończy się także w Objawieniu 22:9. Panu Bogu tylko będziesz oddawał cześć. Nie czci diabła, nie czci aniołów, nie czci ludzi, nie czci wielkich posłańców Bożych, ponieważ anioł oznacza posłańca. Możesz upaść przed posłańcem Bożym, który objawia wielkie prawdy, ale nie wolno nam tego robić. Mamy oczywiście szanować Bożych sług, mamy ich doceniać i wyrażać nasz szacunek do nich, ale nigdy nie mamy ich wielbić, nie wyobrażać sobie, że są Bogiem, nie dawać im miejsca, które jedynie należy się Bogu w naszych sercach. Nie możemy oddawać tego miejsca naszym mężom, żonom, ojcom, matkom, rzeczom materialnym, Bożym sługom, ani nikomu innemu. Musimy mieć każdy bezpośrednią relację z Bogiem. I o tym tutaj mówi Jezus. Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Mówi tutaj o bliskim połączeniu, które możemy mieć bezpośrednio z Bogiem, ponieważ w Nowym Przymierzu On stał się naszym Ojcem. Nie jest odległym Bogiem, tak jak to było w Starym Przymierzu, gdzie mówił do ludzi tylko przez proroków. A jeśli chciałeś poznać wolę Bożą, to nie było innego sposobu, jak udać się do najwyższego kapłana. I on posługiwał się kamieniami, Urim i Tumim. I w ten sposób szukał woli Bożej w tamtym czasie. Albo szedłeś do proroka, który mógł usłyszeć Boży głos skierowany do niego. Gdyż Bóg był poza ludźmi w tamtych czasach. I tam widzimy w Starym Testamencie, jak Bóg przemawia słyszalnym głosem, ponieważ był poza człowiekiem.
Ale teraz, po dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty wszedł do wewnątrz ludzi. Dlatego nie słyszymy Bożego głosu na zewnątrz, ale słyszymy Go z wewnątrz nas. Przez odnowę naszego umysłu, przez Ducha Świętego, poznajemy wolę Bożą. I uwielbienie prowadzi nas do bardzo bliskiej, intymnej relacji z naszym niebiańskim Ojcem. I uwielbienie to coś daleko więcej niż tylko wypowiadanie słów albo śpiewanie jakichś słów do Boga. Pozwólcie, że wyjaśnię pewną rzecz, której wielu nie rozumie. Myślę, że dotyczy to więcej niż 90% ludzi wierzących. Jest takie wyrażenie używane w wielu kościołach, które opisuje część nabożeństwa niedzielnego. Nazywamy to uwielbieniem, a w kręgach charyzmatycznych i zielonoświątkowych to czas chwały i uwielbienia. Ale jeśli chcemy być tak dokładnie biblijni, to musimy stwierdzić, że jest to zupełnie błędne wyrażenie. To, co ludzie robią w niedzielę rano, wcale nie jest uwielbieniem. Kiedy posłuchasz słów, pieśni, które są śpiewane, to jest to chwała i dziękczynienie, ale nie jest to uwielbienie. Jeśli mi nie wierzycie, to weźcie konkordancję i odszukajcie słowo uwielbienie w odniesieniu do różnych fragmentów w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie rzeczywiście był to jedyny sposób, w jaki mogli wyrażać uwielbienie dla Boga. Klaskanie, śpiewanie, używanie instrumentów itd., aby śpiewać pieśni dla Boga. Ale w Nowym Przymierzu Jezus powiedział do Samarytanki w Ewangelii Jana w 4 rozdziale i wiersz 23 i 24: nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy Go będą tak czcić. Bóg jest duchem. Więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana 4:24. A więc Jezus mówi tutaj o godzinie, która nadchodzi. Odnosił się do dnia Pięćdziesiątnicy, który jeszcze nie nadszedł. Ale także powiedział w 4:23, teraz już jest ta godzina, gdyż to było już w Nim wypełnione. Ponieważ Jezus jest pierwszym z wielu braci w Nowym Przymierzu. On otworzył dla nas nowe przymierze. A więc On był pierwszy jako przywódca. A więc nadeszła godzina, kiedy jeden człowiek chodził po ziemi, który czcił Ojca w duchu i w prawdzie. I to był sam Jezus. Nikt przed Nim tego nie dokonał. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 mówi nam o tym. I to wskazuje nam, kiedy Jezus mówi tutaj o duchu, że cały starotestamentowy aspekt uwielbienia aż do tej chwili obejmował jedynie ciało i duszę, co wyrażało się w podnoszeniu rąk, klaskaniu w ręce. Wielbili Boga duszą, co oznacza ich umysł, ich intelekt, ich emocje, odczuwali radość i różnego rodzaju uczucia, emocje. Tak jak i my dzisiaj odczuwamy, gdy śpiewamy te pieśni, chwały i dziękczynienia. To było uwielbienie w ciele i w duszy. Ale Jezus mówi, teraz jest głębszy poziom uwielbienia. Od teraz, kiedy Duch Święty zamieszkuje cię, tak jak Jezus mówi, mieszka we mnie, będziesz w stanie wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Nie tylko w duszy i w ciele. A więc co robimy dzisiaj? Nadal klaszczemy w ręce i podnosimy nasze dłonie. Nadal odczuwamy emocje i posługujemy się intelektem, gdy wielbimy Boga. Ale poza tym wszystkim wielbimy Boga w duchu. A to oznacza, że przechodzimy przez tą zasłonę między duszą a duchem i wchodzimy do miejsca osobistej społeczności z Bogiem. W starotestamentowej świątyni były trzy części, które odpowiadają ciału, duszy i duchowi. I ta najbardziej głęboka część, okryta zasłoną, to było miejsce najświętsze, gdzie sam Bóg przebywał. Na zewnętrznym dziedzińcu było dużo ekscytacji, ponieważ tam składano ofiary. I także w miejscu świętym. Tam również kapłani ofiarowali kadzidło, paliły się lampy i inne tego typu rzeczy się tam działy. Ale w miejscu najświętszym przebywał sam Bóg. I ktokolwiek wszedł do miejsca najświętszego, znajdował się wobec
obecności samego Boga. Nie było tam nikogo innego, jedynie ta osoba i Bóg. To jest uwielbienie w duchu, gdzie jesteś tylko ty i Bóg. I to jest coś, co może się dziać w twoim własnym pokoju. I to nie jest coś, co robisz jedynie słowami. Jednym z najlepszych przykładów tego, co prawdziwy czciciel mówi lub jaki jest jego stosunek wobec Boga, znajdujemy w Psalmie 73, wiersz 25. Jeśli możesz powiedzieć to szczerze do Boga, jesteś Jego chwalcą. Jeśli nie, to nie jesteś Jego chwalcą w duchu. Psalm 73, wiersz 25. O Boże, kogo innego mam w niebie oprócz Ciebie? Innymi słowy, kiedy wejdę do nieba, nie interesują mnie złote ulice i nie szukam wielkiej posiadłości, nie szukam korony, ale będę usatysfakcjonowany i szczęśliwy z obecności samego Boga. Nie potrzebuję nikogo innego. Nie potrzebuję niczego innego. Tylko Ciebie, Boże. Kogóż innego mam w niebie oprócz Ciebie? Mam wspaniałych braci, siostry i członków rodziny, którzy też będą w niebie, ale Ty, Boże, będziesz dla mnie wszystkim. I oprócz Ciebie w nikim innym nie mam upodobania na ziemi. Nie tylko w niebie, ale zanim jeszcze udam się do nieba, na ziemi niczego innego nie pragnę, jak tylko Ciebie. Nie pożądam niczego z tych ziemskich dóbr. Poza tym, co mi dajesz, jestem całkowicie zadowolony. Pobożność połączona z zadowoleniem jest wielkim zyskiem. Prawdziwy chwalca nie narzeka na nic na tej ziemi, ale jest całkowicie usatysfakcjonowany wszystkimi okolicznościami, które Bóg dla niego zaaranżował. Jest zadowolony z rodziny, w której Bóg go umieścił, pracę, którą ma, wszystko, co posiada. Jest zupełnie zadowolony i niczego nie pragnie, poza samym Bogiem. Tak jak mówi stare powiedzenie, jeśli przyjdzie czas, w którym nie będziesz miał niczego poza Bogiem, a wszystko inne stracisz, przekonasz się, że Bóg w zupełności wystarczy. To jest więc prawdziwe uwielbienie, kiedy nie pragnę niczego jak tylko samego Boga. Nie pragnę niczego na ziemi, ale tylko Ciebie, Panie. I to jest postawa serca. I jeśli nie masz takiej postawy serca, bez względu na to, jak emocjonalnie się czujesz, kiedy chwalisz i dziękujesz Bogu w niedzielny poranek, nie jesteś Jego chwalcą. Możesz to nazywać uwielbieniem i chwałą, ale oszukujesz samego siebie. I szatan się cieszy, kiedy tak się zachowujesz, ponieważ myślisz, że wielbisz Boga, kiedy tak nie jest. Ale Ojciec pragnie. Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana 4,23. Ojciec szuka takich chwalców, którzy go będą czcić w duchu. Jakież pragnienie jest w sercu Ojca? Czy masz pragnienie w swoim sercu, by usatysfakcjonować Jego serce, aby być Jego chwalcą w duchu? Przyjrzyj się temu wierszowi z Psalmu 73, wiersz 25. I nie pozwól, aby w Twoim życiu było inaczej, ale aby Twoje serce miało takie właśnie pragnienie, że niczego nie pragniesz na ziemi, ale tylko Jezusa Chrystusa. Niczego, nawet służby. Nie szukaj satysfakcji w ewangelizacji, ani w swoim nauczaniu, ani w budynku kościelnym, w żadnej służbie, ani w pieniądzach, ani w własności, czy czymkolwiek innym. Panie, mam tylko Ciebie i pragnę tylko Ciebie. Czy taki człowiek będzie leniwy? O nie, będzie wielbił swego Boga, Mateusza 4,10, i służył Mu. Uwielbienie prowadzi do służby, ale to jest bardzo owocna służba. Apostołowie wielbili i służyli. Jezus wielbił i służył. I gdy wielbisz, to prowadzi cię do służby, która będzie daleko bardziej owocna niż tylko służenie. Możemy powiedzieć, że w naszej społeczności z Bogiem są cztery kroki. Po pierwsze jest modlitwa, proszenie Boga o różne rzeczy. Po drugie mamy dziękczynienie, dziękowanie Bogu za to, co dla nas zrobił, za to, co nam dał. Idziemy krok dalej. Chwała. Najpierw jest modlitwa, potem dziękczynienie, następnie chwała. Chwała wyraża nasze uznanie Boga, czczenie Go za to, kim jest, nie za to, co uczynił. Dziękczynienie jest za to, co uczynił. Chwała jest za to, kim On jest. I wtedy przechodzimy na najwyższy poziom, którym jest uwielbienie. A uwielbienie może być wyrażone słowami, jak właśnie powiedzieliśmy, kogóż mam w niebie, jeśli nie Ciebie, Panie? Ojcze, niczego
nie pragnę na ziemi, jak tylko Jezusa Chrystusa. To może być też wyrażone pieśnią, kiedy mówimy, że wszystko, co mamy, należy do Boga. Panie, weź moje życie, które całkowicie poświęcam Tobie. Zabierz moje srebro i złoto. Niczego nie zatrzymuję dla siebie. Oddaję Ci mój głos i będę śpiewał Tobie pieśni, mój Królu. Wyrażam uwielbienie dla Boga w słowach pieśni, ale najwyższym wyrazem uwielbienia jest cisza, gdzie jestem tak przejęty chwałą Boga, że nie mogę nawet otworzyć swych ust. Jakże niewielu wierzących dociera do tego momentu, gdzie są oślepieni blaskiem Boga w swoich sercach. Nie ich oczy, ale ich serca. Nie jak Izajasz, który wołał: Panie, jestem grzesznym człowiekiem. Jak Paweł, który wołał: nędzny ja człowiek, jestem największym z grzeszników. To jest wyrażenie prawdziwego czciciela, który oglądał chwałę Boga. Jakże niewielu wierzących przychodzi do takiego miejsca, a diabeł nie chce, byś tam się znalazł. On chce, byś jego wielbił. Czy wiesz, że gdy szukasz czegoś w tym świecie, jakiegoś zysku w tym świecie, musisz czcić diabła, żeby to zyskać. Ale jeśli szukasz chwały Boga i Królestwa Bożego, Bóg ci przyda, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 6:33. Cokolwiek potrzebujesz, otrzymasz. W innym wypadku możemy pragnąć tak wielu różnych rzeczy, których Bóg nie chce, abyśmy mieli. Możemy się o nie modlić i prosić o nie. Kiedy je dostaniemy, to myślimy, że Bóg nas ubłogosławił. Ale niektóre z tych materialnych rzeczy mogą być przekleństwem dla nas i dla naszych dzieci. Jezus powiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Ewangelia Mateusza 18:36. Moi słudzy walczyliby o mnie, mówi Jezus. Ale On nie walczy o ziemskie sprawy. I my nie powinniśmy modlić się o te rzeczy. Raczej powinniśmy wierzyć, że jeśli szukamy najpierw Królestwa Bożego i jesteśmy chwalcami naszego Boga Ojca, On przyda nam wszystkiego, czego potrzebujemy na tej ziemi. Nie udajemy się do diabła, żeby uzyskać jakieś rzeczy. Bardzo często, kiedy ludzie mówią: Panie, daj mi to, daj mi tamto, prosząc o rzeczy materialne, dowodzą, że nie są zadowoleni z tego, co mają. Podczas gdy Paweł mówi w liście do Filipian w 4 rozdziale, w wierszu 11, Paweł mówi: nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Tylko chwalca może coś takiego powiedzieć. On szuka Bożego Królestwa, a Bóg decyduje, ile z tych ziemskich rzeczy możemy mieć, które nas nie zniszczą. Lepiej, żeby Bóg o tym zdecydował, gdyż wiele z ziemskich rzeczy może nas zniszczyć, jeśli nie jesteśmy ostrożni. Więc musimy przychodzić do Boga i prosić: Panie, Ty prowadź nas w tej sprawie, abyśmy wielbili Ciebie i nigdy nie przestali Cię wielbić i abyśmy nie byli rozproszeni przez mamonę i atrakcje rzeczy materialnych. A więc pamiętaj o tym, kiedy szukasz czegoś w tym świecie, chwały i zachwytu człowieka, bardzo często doprowadzi Cię do czci diabła, bo diabeł powiedział do Jezusa: padnij przede mną i oddaj mi chwałę, a ja dam Ci rzeczy tego świata i jego chwałę. A więc nie szukaj chwały tego świata, abyś nie skończył czcząc diabła. Szukaj chwały i czci samego Boga. Nie chwały dla siebie, ale chwałę dla Niego. Gdyż Jezus nauczył nas modlić się: niech się święci Twoje imię. To jest na pierwszym miejscu na drodze zbawienia. Wielu wierzących nieświadomie czci szatana, ale my mamy czcić Boga. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Niebiański Ojcze, pomóż nam mieć mądrość rozróżniania w tych dniach zwiedzenia, abyśmy naprawdę czcili Ciebie i chwalili Ciebie w duchu i oddali Ci uwielbienie z głębi naszych serc, pragnąc jedynie Ciebie i niczego na tym świecie, abyśmy byli zadowoleni w Tobie i zadowoleni we wszystkim, co nam dajesz, w tych wszystkich ziemskich rzeczach, które dajesz. Nie potrzebujemy niczego więcej. Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, ale chcemy Ciebie coraz więcej i więcej. W imieniu Jezusa. Amen.